i pokażę wam dzisiaj, co kupiłam, bo to jest super ciekawostka. Zakochałam się. Kupiłam je. Kupiłam te kinkiety. Dobry w ten piękny czerwcowy poranek, dzisiaj giełda staroci, więc wystroiłam się i idę. Idę na zakupy, będę szukać nie tylko starych kosmetyków, ale też na przykład lampy i różnych takich fajnych, ciekawych dodatków. Widzę, że dużo ludzi jest, może uda mi się coś fajnego kupić. No i przy okazji nakręcę wam vloga, daily vloga. Znajdę tu jakieś vintage okulary przeciwsłoneczne, bo niewiele widzę. Fajny taki napis WC, bo były dwa, to bym wzięła. Otwór na listy. Fajne rzeczy. Taki piękny fotel do biura. Przepiękny jest. Patrzcie, jakie piękne lustro z inicjałem, też szczoteczka. Się czułam na współczesnym, a zobaczcie, jakie tu jest cudo. Piękne. O, jaka lampa świetna. To jest piękna lampa. Są tutaj też takie kosze, no i macie przeróżne rzeczy. Szukacie, a później idziecie poprosić o wycenę. Trochę czasu to zajmuje, ale faktycznie można fajne rzeczy znaleźć. Zrobiłam fajny zakup, spotkałam też jedną z was, bardzo miłe to było spotkanie i pokażę wam dzisiaj, co kupiłam, bo to jest super ciekawostka, chyba nie będę specjalnie odcinka na ten temat kręcić, więc będzie, zdradzę wam wszystko i chodzę dalej, szukam dalej. Dużo jest ludzi, jest mi bardzo ciężko kręcić, bo naprawdę ludzie korzystają z pogody i zwiedzając robią zakupy. Kupiłam jak zwykle stare gazety, magazyny, te są z 37 roku dla researchu, one są tak po 20-30 zł czasem, ale no tutaj wyszukuję tych prawdziwych historii, jak i starych reklam, żeby móc wam wszystko przedstawić na kanale, więc takich zawsze szukam, świetne są na szerokim świecie. Znalazłam radio, które bardzo chcę, ale jest troszkę za drogie. I się teraz będę zastanawiać długo nad tym. Ale zobaczcie, no to jestem cała ja przecież. Nie kupiłam niestety, bo pan nie chciał opuścić ceny, a nie działa. Trzeba by było naprawić, więc koszta mogą mocno wzrosnąć, tak jakoś. Przykro mi, no ale nie zawsze się udaje. Zobaczę, czy mi będzie po głowie chodzić to przez kilka dni, czy nie. Ale piękne jest. Piękne jest. Zakochałam się. Kupiłam je. Kupiłam te kinkiety. Wydałam prawie wszystko, zostało mi na coś do picia. Na wodę. Wydałam prawie wszystko z portfela. 500 zł pan opuścił stówę, bo chciał 600. Ale no, tak jak to radio, jeszcze mogłam odpuścić, tak te kinkiety bym nie odpuściła. Więc mam je. Na razie zostały, bo jeszcze chcę tutaj pospacerować, a wiadomo, że to jest dosyć kruche i delikatne, więc wrócimy do pana później po te klosze, wypłaciłam zaliczkę, zadatek i będą moje. Piękne są, nie? Muszę wam tu pokazać, patrzcie, jaka wanna. Oczywiście ona swoje ciepło trzyma, bo to jest metal. Wow, a tu są sanki z takim może nie hamulcem, wydaje mi się, że to rusza prowadnicą i wtedy skręca. Ale świetna rzecz, a to wanna. Wow. Muszę wam pokazać, co kupiłam. Kupiłam bardzo dużo fajnych, małych rzeczy. No i te lampy, te kinkiety. Gdybym ich nie kupiła, to bym nie spała po nocach. Wiecie, to są takie rzeczy,
gdzie niekoniecznie wiemy, gdzie mamy je teraz dać. Ale wiemy, że jeżeli ich nie kupimy, to będziemy żałować. Tym bardziej, że antyki i ogólnie rzeczy stare, czy rzeczy jakieś używane, to nie są rzeczy, które produkowane są masowo i które jeszcze kiedyś znajdziemy. No nie ma takiej opcji. Może się uda za jakieś 5 lat. Więc jeżeli są, to trzeba brać. Ja żałuję, że nie mam jakiegoś wielkiego magazynu, czy jakiegoś domu, gdzie mam obok garaż i mogę po prostu zbierać wszystkie rzeczy, jakieś, nie wiem, stare drzwi, jakiś tam mebel i tak dalej, gdzie jeszcze nie mam na nim miejsca, ale być może w przyszłości gdzieś coś będę urządzać i robić. Tak robią osoby, które zajmują się urządzaniem wnętrz i tak dalej. Właśnie zbierają takie rzeczy, żeby później gdzieś je wykorzystać i je się kupuje od razu. Więc ja musiałam po prostu te kiety kupić. Musiałam. One są niesamowicie piękne. No i mam. To jest tu. Ach, jaki on jest piękny. No i ten klosz, słuchajcie, on jest wybitnie piękny, jest szklany. Pięknie będą te żarówki Edisony wyglądać, te długie. I wiecie, z czym mi się ta lampa skojarzyła? Jeżeli oglądaliście jakieś filmy stare, albo na przykład, kurczę, ten musical The Greatest Showman? Chyba tak się nazywał ten musical? To były takie lampy sceniczne kiedyś w teatrze, na dole, na podłodze, przed tak jakby sceną, były takie metalowe lampy, a w środku lampy na przykład naftowe, które odbijały się od tego metalu i oświetlały aktorów. Takie lampy były, czy one były też gazowe później, tak mi się wydaje. Nie chcę Was tutaj wprowadzić w błąd, ale bardzo często widzimy takie piękne właśnie lampy przed sceną. No to właśnie tak mi się to skojarzyło. Ja tak trzymam, żeby tylko nie opuścić. To jest mój skarb. No po prostu cudo. Przepiękne art dekowskie kinkiety. No musiałam je kupić. Jestem z nich super zadowolona. No zachwycona nimi jestem. Te gazety Wam już pokazywałam. Niedziela 12 września 1937 roku. 30 groszy. No i mamy, to są tak ładne grafiki. Oczywiście są artykuły, ale nie o to mi zawsze chodzi. Same artykuły są ciekawe. Fajnie jest czytać starą prasę, bo można się naprawdę fajnych ciekawostek dowiedzieć. Ciężko się jedynie czyta takie teksty, bo są one pisane w języku, którego się już nie stosuje. Bardzo dużo jest takich dla nas już teraz błędów stylistycznych, czy błędów ogólnie językowych, ale no tak to kiedyś było. Tutaj patrzeć, jak to wygląda wszystko pięknie. To jest taka podróż po świecie. Wyobraźcie sobie, jak kiedyś no, ludzie tak nie podróżowali jak teraz, żeby sobie gdzieś polecieć do innego kraju, więc jak można sobie było pooglądać, jak to jest na świecie. No to fajna sprawa. O, dla takich rzeczy kupuję. Czyli reklama jakiegoś kolejnego kremu, pudru, jak to wszystko wygląda. I takich właśnie artykułów sobie tutaj szukam. Pierwsi nad biegunem. O, zobaczcie. Tutaj nowa skóra. Kobieta w Japonii. Jakie kolorowe. Proszę. I pierwsza miłość. Ja może, jeżeli chcecie, bo widzę, że Wam się podobają takie odcinki, kiedy Wam po prostu czytam jakiś artykuł ze starej gazety, jakąś opowieść, czy kawałek książki, kawałek, fragment książki. Więc dajcie znać. Może coś tutaj wybiorę z tych magazynów i Wam przeczytam. Albo zrobimy sobie taki przegląd i będziemy sobie zerkać, o czym kiedyś mówiono, czym się przejmowano. No, czym się przejmowano, to akurat wiadomo, jakie to były lata. O, proszę bardzo. Nivea, zima za pasem. Tutaj dla ludzi pracy. Napój witaminowy. Żyć snem, jakieś opowieści. No i właśnie po to kupuję.
I warto jest wydać, nawet jeżeli, wiecie, no jeden odcinek robię i mogę wam coś takiego przedstawić. Gdy kobieta się mści, dzieje zawiedzionych serc. Było to latem 1913 roku. Widzicie? Kolejna opowieść czeka na przedstawienie jej na kanale. Więc czekam na wasze komentarze, czy chcecie krzyżóweczki, rozrywki umysłowe. Polecam wam, naprawdę polecam wam serdecznie, jeżeli będziecie kiedyś na Targu Staroci, poszukajcie sobie takich magazynów, starych gazet, poczytajcie, co tam kiedyś się działo. Fajnie jest tak się przenosić w czasie, więc proszę. Zapłaciłam, wynegocjowałam troszeczkę, zamiast 40 zapłaciłam 30 za dwie, bo ta jest jedna jest troszkę uszkodzona, więc 30 zł radości ze starymi artykułami i starymi reklamami. Kupiłam jeszcze opakowanie, bo to jest puszeczka po wazelinie kosmetycznej Florina Kraków. Tak się prezentuje, mam kilka takich opakowań, ale zawsze jak coś takiego uda mi się znaleźć, to kupuję. Chyba 10 zł za to zapłaciłam. Kolejne pudełeczko to jest już takie ciekawsze, bo charakteryzatorskie puder Leichner. Ja wam już opowiadałam chyba o tej marce. To jest jedna z najstarszych, na pewno była przed Maxem Factorem i głównie to były takie sticki charakteryzatorskie, pudry charakteryzatorskie i tu właśnie mamy puszeczkę i fajnie, że jest po polsku, bo zazwyczaj wszystkie kosmetyki Leichnera mam, wiecie, w innych językach, a tutaj mam puder Leichner, więc bardzo mnie to cieszy. Jest, wiecie, w kiepskim stanie to pudełeczko. Pan chciał 20 zł, a wynegocjowałam na 15, no bo jest jednak stan kiepski. Gdyby to było pełne, no to sądzę, że tutaj już by było tam stuwa ponad stuwa, nie? Już by trzeba było tu konkretnie, myślę, że w ogóle bardzo szybko by było sprzedane. A tak znalazłam takie oto pudełeczko i wiemy, że takie było. To jest wspaniałe. Miałam taką cichą nadzieję, że być może jest to taka jakaś pomadka mała, chociaż przypuszczałam, że jest tutaj właśnie ukryty zapach i to jest bułgarska laleczka, to jest wszystko z drewna zrobione. Kiedyś wam pokazywałam te olejki, źle przeczytałam, bo no, cyrylica to nie jest coś, co potrafię czytać, ale to jest róża, czyli taki olejek różany. Bardzo częsta pamiątka, można to było kupić właśnie jadąc do Bułgarii, podobno dalej się da, ale nie wiem, czy są jeszcze takie laleczki, nie wiem z jakich to jest lat, ale słuchajcie, no teraz już się takich rzeczy nie robi, więc bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Tutaj głowa tej laleczce też niestety odpada, można ją tutaj włożyć, o. Więc bardzo, bardzo mnie ucieszył ten zakup. 20 zł. Ojej, zrobiła mi krzywdę. Odwracamy się. No jedną ręką próbuję. No. Tak czy siak, laleczka piękna, bułgarska, z olejkiem różanym w środku. Piękne, nie? A teraz uwaga, bo zrobi się bardzo uroczo. Tadam! To nie jest staroć. To nie są stare miniaturki, ale jak zobaczyłam taką starszą panią, która sprzedawała właśnie takie miniatureczki na tym okrutnym słońcu i tak jakoś, wiecie, no, podeszłam do niej, mówię, kupię coś i zobaczyłam właśnie te miniaturki i tak mi się spodobały, bo wiecie, no, miniaturek jest dużo, ale te są naprawdę mini, mini, mini i to jakie ładne takie detale, no nie zamierzam ich użyć. Kupiłam, bo po prostu są cute, są urocze, więc chciałam je mieć. Pani mi sprzedała te miniatureczki po 5 zł, więc 10 zł za takie dwie mini, mini, mini przyjemności. Więc tak jak mówiłam, stare nie są, ale są przeurocze, więc kupiłam. No, więc troszeczkę wydałam, nie były to jakieś miliony, bo jakieś 600 zł dzisiaj na giełdzie, ale zakupy bardzo udane, bardzo mi się podobają te kikiety, to po prostu wiem, że gdybym ich nie kupiła, to bym żałowała. I cieszę się, bo smutno mi było, że tego radia nie kupiłam, że nie działa, bo gdyby działało, to jeszcze bym...
No pewnie bym kupiła te radio za 400 zł. Tego i tego, no to już nie mogłam sobie pozwolić i tak wydałam wszystko, co miałam w portfelu. Zostało mi na kole dosłownie, żeby się napić, bo to była taka przyjemność, wiecie, w tym upale. A nie ma tam za dużo, przygotujcie się z czymś. Tam są dwa takie stanowiska, gdzie można kupić jakieś takie, wiecie, nie bajgle, jak to się nazywa po polsku? Obwarzanki. Jest stoisko zawsze z oscypkami, znaczy oscypkami, serkami ala oscypek, i można je też na ciepło tam sobie zamówić. Są też jakieś grochówki, takie rzeczy, że można zjeść posiłek, ale te napoje to już ciężko. No i udało mi się kole dorwać, więc się cieszyłam, to była taka przyjemność, więc wydałam wszystko, co miałam w portfelu. No radia nie kupiłam. Było wyjątkowe, było piękne, ale nie działało, więc jakoś tak stwierdziłam, że wiecie. No ale kiedy kupiłam te lampy, to już stwierdziłam, dobra, to był znak. Miałam radia nie brać, bo inaczej nie miałabym pieniędzy, bym musiała szukać, latać gdzieś do bankomatu, dojechać pewnie do jakiegoś bankomatu, żeby wybrać pieniądze i kupić sobie też lampy, ale to by było auć już, nie? Taki dosyć duży wydatek w ciągu dnia. No, więc tak się prezentuje ten vlog z giełdy staroci. Jeszcze dla przypomnienia, osoby, które nie wiedzą, ta giełda staroci to jest jedna, no w sumie można powiedzieć, że największa giełda staroci w Polsce. Organizowana jest każdy piątek, sobotę, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca i jest w Bytomiu, w Sząbierkach dokładnie. W tym miesiącu był wyjątek, ponieważ tydzień temu w tym miejscu była organizowana wystawa psów rasowych, dlatego przeniesiono giełdę. Dlatego warto jest sprawdzać na stronie internetowej, po prostu wpisać giełda staroci Bytom, kiedy albo coś takiego, zapytać po prostu wujka Google i Wam podpowie, kiedy ta giełda jest, bo czasem jest jakieś święto, jeżeli święto zahaczy o jeden z tych dni, to giełda jest przeniesiona, więc upewnijcie się, żeby nie jechać, wiecie, tak bezsensownie, że na przykład w innym terminie jest ta giełda. Upewniacie się i przyjeżdżacie. Ja mam informacje z pierwszej ręki, ponieważ tam handlują wciąż moi rodzice, więc zawsze się tam z nimi spotykam, no i też robię zakupy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki luźny film Wam się spodobał, że zobaczyliście kilka fajnych rzeczy. Zachęcam Was, taki spacerek sobie zrobić. To są naprawdę wyjątkowe rzeczy, które się nie powtarzają. Są niepowtarzalne. To są starocie, antyki. Pytacie mnie często, gdzie ja to kupuję. No właśnie między innymi w takich miejscach, ale nigdy nie jest powiedziane, co znajdziecie, czy znajdziecie to, czego szukacie. Ja na przykład szukałam dla jednej mojej dziewczyny z rodziny, zainspirowana serialem Netflixa, chciała Walkmana i kasetę. Natomiast teraz jest boom i tego Walkmana to już tak kupić za bardzo nie można. To jest to pokolenie, które tego nie doświadczyło dla mnie to jest coś zupełnie normalnego. Miałam Walkmana, Discmana i w ogóle wiła, całe te pokolenie lat 80., 90. doświadczyło wprowadzenia internetu, komputery, cały ten rozwój muzyki od w sumie winyli, kaset, taśm i tak dalej. A teraz dzieci faktycznie chcą do tego wrócić, jest boom i jest ciężko coś takiego kupić, jak po prostu Walkman, więc szukałam też jej tego, ale niestety nie znalazłam, było wykupione, więc nie możecie się nastawiać, że zawsze coś kupicie, ale warto jest pospacerować, a może akurat jakąś perełkę sobie znajdziecie, więc zachęcam Was z całego serca, jeżeli lubicie takie fajne stare rzeczy, tym bardziej, że nie ma tam samych antyków i takich, wiecie, wypaśnych, wyczesanych, królewskich rzeczy. Nie, tam znajdziecie wszystko. Tam przychodzą też ludzie, którzy mają w domu dużo rzeczy i chcą to gdzieś sprzedać, więc wykupują sobie miejsce, wystawiają i też można coś znaleźć fajnego za 2 zł, 5 zł, więc szukajcie, a znajdziecie. I z tym Was zostawiam. Do zobaczenia w następną niedzielę. Pa, pa!